nie zabiły zamknięcie, nie zabezna. Taksówkarze, którzy przewożą ludzi legalnie, coraz częściej proszą inspektorów, aby sprawdzali, czy ich konkurencja również działa na podobnych zasadach. Oto efekty jednej z takich kontroli. Czy pan wystawia paragon jakiś i rachunek panu za wykonaną usługę? Nie. Kierowca tłumaczy, że pracuje w firmie, w której wynajmuje się kierowców z samochodem. Jednak po kilku minutach kontroli inspektorzy widzą, że on sam będzie musiał skorzystać z takiej usługi, aby w ogóle wrócić do domu. No niestety, będziemy mieć zatrzymany dowód z zakazem dalszej jazdy. Całe mokre pod spodem i plama już jest. No z tej trupiny, dzisiaj żeby odebrał. Firma, dla której pracuje mężczyzna, jest inspektorom z Katowic dobrze znana. Podczas ostatniej kontroli, razem z innymi dokumentami, kierowca dał też niechcący taki oto papier. W przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Miejskiej należy w razie potrzeby poinformować, że jest się wypożyczalnią auta z kierowcą. Nigdy nie używać słów taksówka, przewóz osób, tylko wypożyczalnia, wynajem samochodu wraz z kierowcą. Nie mamy co do tego wątpliwości żadnej, że to był wykonywany przewóz. Ja sobie za reklamę pobiegł z auta i chciałbym go pociągnąć na to do domu. Nie, proszę pana, przesłuchaliśmy pana. Przyjechał na konkretne zlecenie. Ja nie mam zlecenia, skąd? Jaka jest pana decyzja? Będzie pan składać? Nie wiem. Niezrozumiałe do mnie jest to wszystko, niech to prawdziwie przejrzy. Problem polega na tym, że postępowanie będzie prowadzone wobec pana. Ponieważ tak jak kolega stwierdził, pan jest stroną postępowania, a nie firma, dla której pan, jak tutaj pan twierdzi, wykonuje usługi. Pan wziął pieniądze. Do tego inspektorzy mają też obciążające kierowcę zeznania niezadowolonego pasażera. Do około, że tak powiem, bo pomylił gość trasy. Jechaliśmy do cmentarza na Mockowskiej, tam żeśmy zawrócili, dopiero przyjechaliśmy, to bo zjechał na zły pas. No wtedy zapytałem się, czy mi wystawi jakiś paragonik albo coś takiego, to stwierdził, że pocztą przyjdzie dane zostawić, przyjdzie pocztą coś tam. Przeczytam panu zeznania. W dniu dzisiejszym około godziny 20 zadzwoniłem pod numer telefonu. Odebrał jakiś pan i przedstawił się mi jako taksi. Zamówiłem taksówkę na ulicę Dąbrówki. Kierowca taksówki miał do mnie zadzwonić, że już jest na miejscu. Za kurs zapłaciłem 10 zł. Za wszystkie uchybienia mężczyzna powinien zapłacić 24 tysiące złotych. Jednak maksymalna kara za naruszenie wykryte podczas jednej kontroli to 10 tysięcy. I taka prawdopodobnie będzie nałożona przez Inspekcję Transportu Drogowego. Nie lepiej już zamknięcie. Lepiej widać w wersji kraść niż gdzieś uczyte zrobić. Nie, to podpisać. Tak, potwierdzam. Odbiór. Mężczyzna ma pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie. Zapomina, że dla innych, legalnie jeżdżących taksówkarzy jest po prostu nieuczciwą konkurencją. A inspektorzy zapowiadają, że takich kontroli będzie więcej. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.